teraz albo nigdy. Czas ruszyć w drogę, zostawić domek, zabrać w podróż tylko diaksy. Cześć, z tej strony Kyjek Wilku. Witam was w kolejnym odcinku z serii Przez Świat w Klapkach. Tak, wiem, że ja miałam w tym odcineczku zająć się dokończeniem tamtej bazy. Zajmę się tym, ale najpierw chciałam was troszkę oprowadzić po moim ogromnym magazynie, który jest za duży. Ale to nie jest problem, że jest za duży. Akurat za duży magazyn to jest plus. Dokończyłam tutaj tą podłogę i wymyśliłam, że właśnie będę musiała to wszystko powoprawiać. No i tak sobie wymyśliłam, żeby zrobić takie coś. To wygląda naprawdę ładnie. Dołożyłam sobie trochę skrzyneczek i chciałam wam po prostu pokazać, co tutaj zrobiłam. I przy okazji dawać nazwy na tych tabliczkach. I miałam jeszcze plan, żeby obok dawać itemek, ale wydaje mi się, że tabliczka sama będzie wystarczyła. Więc ja to ponazywam i wam pokażę, jak to wygląda i może już zacznę sortować to. Więc widzimy się zaraz. Dobra, jestem z powrotem. Skończyłam budować cały ten magazyn, znaczy całą część tego magazynu domu tutaj, co jest na tym kolorze granitu. Więc tak o, jest on naprawdę ogromny i większość skrzyń ma po prostu inne oznaczenie. Niektóre mają takie coś, że na przykład to są 3 skrzynie z kamieniem, to jest akurat 6. No i na samym starcie dawałam takie na górze tabliczki, tylko jednak się zdecydowałam, że to bez sensu, bo i tak będzie się patrzeć tutaj, a nie na górę. No ale trochę mi to ułatwiło, bo zaraz wam pokażę, co zrobiłam, żeby się w tym wszystkim połapać. No i to wszystko muszę pozabierać teraz, bo tutaj teraz tego nie może być. Tutaj są tylko skrzynie. I naprawdę ten magazyn jest przeogromny. A więc tak o. Wezmę was troszeczkę, oprowadzę. I tutaj są, no nie wiem, jakieś różne rzeczy. Ja wam to tego nie będę wymieniać przecież. Tutaj jeszcze będzie obudowa ze szkła. No i właśnie tutaj jest takie światło, dałam glowstone. Tylko nie mam ich na tyle, żeby to wszystko wypełnić. Na górze też ich nie mam, więc tych na górze pochodnie jak na razie nie niszczyłam. I tutaj jest ten dodatek, będę musiała go pododawać wszędzie. I tutaj też będzie budowane. Tutaj dodałam taki chodniczek drewniany z pół bloków oczywiście, bo deski się marnują wtedy. Wiadomo, trzeba ich więcej zużyć. Dodałam te glowstone, bo to bardzo ładnie wygląda. I teraz jest takie oznaczenie. Kolejność czytania wygląda tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz tak o. Tutaj jest skrzynia i pisze jest jeden, czyli chodzi o te pierwsze skrzynie. No i tak jak się patrzy, na przykład tutaj, jeden i dwa, to widać, że to tabliczki nachodzą na tamtą skrzynię, na tamte skrzynie, co są. Czyli to oznacza, że to idzie w tamtym kierunku. Ale też są oznaczenia, jest tutaj pionowo, no w tą stronę jest 6 skrzyń. Łącznie jest tutaj 216 skrzyń. Więc dość sporo. Nie, chwila. Ja to liczyłam prędzej. Policzę wam na szybko, ile tutaj jest skrzyni. Zaraz do was wrócę. Nie, dobra, jednak dobrze policzyłam, czyli jest ich 216. No i mają takie różne oznaczenie. Coś sobie możecie przeczytać. To wszystko będzie oddzielone właśnie takimi szybami. I o, z takiej odległości będzie można czytać, bo tutaj będzie już też ściana. Właśnie z takich... Właśnie z takiej szyby. Tylko nie wiem, jakim tutaj kolorze zrobić. Tutaj dałam akurat białą szybę, bo sobie pomyślałam, że to będzie ładnie wyglądało. I nad tym mi zeszło 4 godziny pracy, czy jakoś tak. No jeszcze skotki muszę. No na przykład tutaj się bardzo męczyłam i na przykład zapisałam kolory. Taki. Taki kolor. Nawet zapisałam wszystkie nazwy kwiatów. Tutaj na przykład macie skrzynię z zbrojami. Spodnie. Wszystkie odskórzanej. A, dobra, zapomniałam o jednej zbroi. No i widzicie, zawsze człowiek może o czymś zapomnieć. No, a ja śpię tak na ogół, bo jest 1:40. No i, a kurde, nie mam craftingu. No jest 1:40, no i śpię już po prostu. Jak buduję to i śpię normalnie. Nie martwcie się, zaraz wrócę do tamtych budowli. Tylko najpierw muszę po prostu zrobić sobie, Czy ja mam gdzieś skrzynię? Dobra, mam skrzynię, tylko muszę zrobić sobie jeszcze kilka tabliczek, bo muszę dokończyć tam, bo jeszcze jedna zbroja mi została. Ja tego kompletnie nie zauważyłam, że tam ma być jeszcze jedna zbroja.
Jakby zapomniałam o tym. Nie mówiąc już o tym, ile ja tutaj tabliczek zużyłam. No naprawdę, kosmiczne ilości. Dobra, więc jestem z powrotem. Tutaj on się przepala, a ja tymczasem zacznę już tutaj robić podłogę w tym miejscu. Mam 18 dywanów tylko, więc mi się wydaje, że do sypialni nie będę prowadzić dywanów, tylko poprowadzę go tutaj o bardziej przez kuchnię. Albo tylko na wejściu, nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Tylko będę musiała pozabierać te rzeczy, jak się tam, jak tutaj buduję podłogę, to zabiorę niektóre rzeczy, które tam mam. O. Proszę bardzo, tutaj będzie łóżeczko. Chodzi na to, że będę miała potrójne łóżko. A ja się nie przygotowałam, wychodząc stamtąd. I tutaj zrobi się taki myk, zrobi się takie ładne łóżeczko. Ciach, ciach. O, proszę bardzo. Tutaj będzie takie ładne łóżeczko. Albo nie, zrobi się tak, jak ja prędzej robiłam. Czyli tutaj po prostu się da... Jak to się nazywa? Ach, Boże, nazw zapominam. Jak zwykle. Tak jak w moim łóżku, co tam jest, że da się... Dywan. O, Boże, zapomniałam nazwy. Tutaj się da kamień. Nikt tego nie zauważy, to jest kamień. A to tak nie może wystawać. No nie, zdecydowanie nie. No to trzeba będzie jednak tutaj wełnę dać. To później tym się zajmę. Zobaczę, jak tam, czy już starczy, czy jeszcze nie. Tutaj wyjdzie takie do dupy, no wiedziałam. Zauważyłam to niedawno. Oj, 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 tutaj też wyszło takie słabe. No jeszcze mi brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze sześciu mi brakuje. Sobie zaczekam. Chociaż nie, i tak muszę więcej przytopić. O, tutaj jeszcze mam drewno. O, jak super. Tabliczka. Dobra, zacznę robić resztę podłogi już. Będę musiała przenieść tą skrzynkę. O, ja będę miała dużo do przenoszenia skrzynek. O, tutaj nie muszę niszczyć. Deski, dobra, już mi się skończyły deseczki. I myślę, że detalami zajmę się w następnym odcinku. Przepraszam, ale naprawdę wykończyło mnie po prostu budowanie tego, no, tego mojego magazynu, dokończanie go. No wiem, że w końcu czas go dokończyć, bo mam go już tak długo, ja go w ogóle nic nie dokończałam. Ale jednak to mnie wykończyło. Zdecydowanie za długo. O, jak pięknie. No to trzeba będzie tędy to poprowadzić, ten dywan. Tędy, o. No i myślę, żeby tutaj się kończył. Taki przedsionek, żeby tutaj był. Może tutaj sobie zrobię taką mini kuchnię. Dobra, jest już troszkę szkła. No i proszę bardzo. Dokończę podłogę w dzisiejszym odcinku jeszcze tylko. No i to będzie tyle tak naprawdę, bo no, tak jak jeszcze raz przepraszam, naprawdę nie mam już siły. Nie wiem, czy to słychać po moim głosie, ale ja jak siebie słyszę, to normalnie jakbym miała zaraz umrzeć. No dobra, przyspieszę wam to i... życzę i przyspieszę wam, Boże, przyspieszę wam to teraz, to budowę podłogi, albo dobra, wybuduję jeszcze teraz i będę się z wami żegnać. Troszkę będzie tutaj ciemno z tego, co widzę. Nie lubię, jak jest ciemno, dlatego zawsze jak coś buduję, to wolę jasne deski brać. No ale tutaj tak wyszło, że są ciemniejsze. Dobra, jestem z powrotem, nagrywam specjalnie dla was następnego dnia, żeby po prostu było więcej filmików. A więc tak, na pewno jeszcze jeden piecyk minimalnie tutaj, myślę, że tutaj się przyda naprawdę... O Jezu,
Łyczką nie działa. Naprawdę tutaj się przyda więcej piesyków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, jeszcze sześć na pewno wejdzie. Więc ustroimy sobie wnętrze. I na tym skończy się ten odcinek. Pięknie. Dobra. A więc zaczęłam tutaj robić później łóżeczko, no i nie wzięłam wełny, fajnie. Nie skończę tego bez tej wełny. Ale chwila. Wzięłam nożyce. Dobra, będę mogła pójść na dół po owce. A więc tak o. Myślałam, co tutaj by można byłoby dorzeć. Tutaj będzie takie miejsce, rzemieślnice. Nie umiem mówić, tutaj po prostu będzie takie miejsce do kraftowania. Tutaj dałam sobie taki stoliczek, można sobie usiąść, spojrzeć na widoki. No i myślę sobie tutaj dać. Albo co tutaj dać. Tak szczerze to nie mam pojęcia. No nie wiem. Jakoś tak. Pomysły mi całkowicie z głowy wyleciały. Co tutaj można byłoby zrobić? Tutaj jest taki środek pusty, chyba żebym... Nie, bo nie mam dywanu już. Chyba żebym poprowadziła ten właśnie dywan, tylko że nie mam ani barwnika, ani nic, więc no tak średnio. Boże, co tam się dzieje? Może sobie powiększę stół i to na pewno będzie troszkę więcej miejsca zajmowało. Wydaje mi się, że ten stolik był za mały, tak czy siak. Teraz tak. Byle co wziąć, żeby po prostu podeprzeć. Myślę, że... O, tako jak będzie. Ten stolik. O. Tylko będzie lepiej. Chyba, żebym go zrobiła, już mam plan, jak go zrobić, żeby wyglądał ładnie. Będę potrzebowała więcej schodków. Będzie można zrobić taki fajny efekt. Och, że ten stolik tak sobie zakręca. No i co, wygląda ładnie. O, taki o stolik. Na stoliku wazon z kwiatami powinien stać, ale że nie mam wazonu z kwiatami, to jak na razie postawię pochodnie. Nie wiem, może tutaj, właśnie tak myślałam, że miałam pomysł, co tutaj zrobić, żeby tutaj zrobić taką jakby stację pogody. I żeby ta stacja pogody będzie wyglądała tak, że tutaj, że, no właśnie nie wiem, jak to do końca zrobić. Może nie wiem, dam jakiś ekran tam. Jakieś pomysły, coś trzeba wymyślać, no kurde. Może bym tam zrobiła takie coś. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I trochę śmieszny nawet. Czyli wezmę sobie tutaj, o, dam sobie drewienko. Nie, to musiało być jeszcze inaczej. Czy ja mam jeszcze troszkę przypalonego kamienia? Jest. Dobrze, że mi go troszkę zostało chociaż. O, czyli tak, o, tutaj drewienko. Tego się zabuduje. Tabliczki. Tutaj nie wiem, co wpisać. Pogoda. Nie wiem, i żeby tutaj były jakieś numereczki. I że tu numerki coś oznaczają. No kurde, trafić nie umiem. O. Było takie coś. Guzik sobie jeszcze mogę dorobić tutaj. O, szkoda, że nie mam tego żelaza, bym dorobiła tutaj taką jakby klawiaturę. Co by tutaj jeszcze zrobić? Jakiś taki dodatek. Dobra, tutaj jest... Dobra, tutaj jest już skończone. O, wstawi się jeszcze krzesełka.
I tutaj nie trzeba już nic dodawać. To wygląda. A, to wygląda źle. Ale jak się by to ustawiło. Gdzie by to ustawić? Żebym zrobiła takie coś ogromne. No. Czyli tutaj jest już skończona ta część. Tutaj też. I tylko na środeczku nie mam co dać. Chyba żebym. Chociaż nie wiem, czy to ma jakiś sens zrobienia takiego czegoś. Wydaje mi się, że nie. Jakbym postawić tutaj, nie wiem, filara jednego. No. Im się skończyły płotki. Dobra, więc jestem. Tak wygląda łóżeczko. Dla mnie jest git. Tutaj można normalnie się pójść przespać. No i co? No i tak ono wygląda. Takie są tutaj widoczki. Te widoczki są lepsze, tym bardziej jak się pójdzie tutaj o. Te widoczki są naprawdę piękne, tylko musiałabym zwiększyć render distance, a nie chce mi się tego robić. Dobra, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze miłego dnia, wieczora i cześć! I żelazo, trochę pochodni, no i też zbroja i narzędzia. Koniec teraz, albo nigdy, to zew przygody. Długo zwlekałem, ale w końcu powiem teraz. Albo nigdy, nie da się wiecznie, jak kamper siedzieć w twojej budce z kobla. Spawner, przed sobą masz, stań z nim.